cześć, słuchajcie, ostatni raz zarzuciłem. A, i mam jakiś zaczep. No, przestaje to być śmieszne. No, albo zaczep, albo coś jest. Użysz ty. Spróbuję to jakoś podciągnąć mimo wszystko. Odczepiło się. U. Nie wiadomo, co to jest. Odejdę trochę, żebyście widzieli, jak się wędka gnie. Słuchajcie, nie mam pojęcia, co to jest, nie? Ale to jest jakiś super zaczep. No normalnie. Albo zaczep, wiecie, albo jest jakaś mega flądra, no ale aż dziwne, żeby ona się przyczepiała tak do ziemi szła. Nie, jakiś zaczep jednak. Zaraz wam pokażę, co tutaj można zaczepić w naszym porcie. Ożesz. Wiecie, a już się cieszyłem, że u nas we Władku, tutaj w tym porcie, no człowiek nic nie zaczepi innego, że nie ma zaczepów. I no wiecie, w sumie racja, nie ma zaczepów, no bo co te kuty tutaj pływają, pogłębiarka ciągle pogłębia i nie powinno być źle, ale zobaczcie. To jest mój zestawik, nawet jeszcze ładnie tubiś nam się trzyma, o. A tu mamy zestawik kogoś innego, a jeszcze czekajcie, nie, to jest mój ciężarek. Tak, o, tu może to... Odepnę i pokażę, jak to wygląda. A, i tu się kończy mój zestaw. Ta żółta linka, to już nie jest moje. Ta żyłka, to jest jakaś żyłka. Mamy przyponę. Typowe przypony na flądrę. One już troszeczkę musiały być tutaj zerdzewiałe, już są trochę. I ciężarek nawet. Także wiecie, kurczę, no, jakbym ryby nie złowił dzisiaj, to już mogę żonie powiedzieć, złowiłeś coś? Tak, no pewnie, no. Kolejny zestaw z przypodem. Cześć.